kiedy wkrótce po wybuchu II wojny światowej 19-letni Stefan Studibrosz skupił wokół siebie garstkę śpiewaków chóru katedralnego prowadzonego dotychczas przez księdza Wacława Giełdowskiego i rozpoczął konspiracyjne próby. Nie sądziliśmy się, że nawiąże się taka współpraca, taka przyjaźń, taka serdeczność. I dzisiejszy koncert to jest już piąta obecność chóru tutaj w naszym kościele. Czterokrotnie razem z profesorem Studibroszem, a teraz z wychowankiem i człowiekiem, który od małego dziecka w chórze śpiewa, później przejął i kieruje na stałe, do którym odpowiada za artystyczny poziom tego chóru, czyli z panem Maciejem Wielokim.